Czy naprawdę ksiądz Adam Skwarczyński straszy? Pytania, jakie niektórzy z Was formułują w komentarzach, odnoszą się właśnie do tego, czy prezentowane przez m.in. księdza Adama Skwarczyńskiego treści nie służą tylko niesieniu strachu i lęku. I czy przypadkiem ten strach, lęk nie pochodzi od szatana, jako sprawcy tego, abyśmy mieli się wszyscy bać tego, co nadchodzi, czy też mieli odczuwać jakiś paraliżującą niemoc z tą związaną. To wszystko można też odnieść do niedawnych wydarzeń związanych z pandemią, czy też z innymi rzeczami. Było to mówione w kontekście tych wszystkich przepowiedni i samozwańczych głosicieli, co to mieli wizje, których tak wiele się pojawiło w ostatnim czasie. Nie wiem też, co myśleć odnośnie do sprawy z panem Tomaszem, który był tak blisko księdza, też rzekomo miał wizje, które też na stronie publikował. Wszystko to źle wygląda i stwarza takie poczucie, że może to wszystko, co ksiądz pisze, mija się z prawdą i właśnie powoduje w człowieku lęk i grozę, a to raczej od złego pochodzi. Odpowiedź księdza Adama Skwarczyńskiego. 1. Strach jest przez Stwórcę wpisany w naszą naturę. Naturalny strach konieczny jest do tego, by ocaleć. Na przykład, kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha. Chłopiec w Anglii nie miał odczucia gorąca i bywał często poparzony. Bóg stworzył hormon adrenalinę do łagodzenia strachu. Komuś pociąg uciął nogę i niczego nie poczuł. Dopiero później poczuł. Moja mama w okopie, przysypana ziemią przez bombę w Powstaniu Warszawskim, leżała na łóżku w szpitalu ze złamaną miednicą. Nagle ogarnął ją ogromny strach. Zsunęła się i przeczołgała w inne miejsce. Za chwilę w jej łóżko uderzył wielki niemiecki pocisk. Ocalała. A więc i ja żyję. 2. Strach przed piekłem powinien w nas być i nas chronić, ale diabeł go wygasza do ostatniej chwili. Bóg się nim posługuje jako darem, ostrzeżeniem. Dziś była u mnie kobieta, której konkubent nagle zachorował i w śpiączce zobaczył piekło. Opisywał je. Owoc przestali cudzołożyć. Wspólnie się modlą. Ona przyszła do spowiedzi generalnej. Potem dalsze kroki. Bóg daje strach jako ostatnią deskę ratunku, gdy grzesznik całe życie zmarnował i kona. Jeśli w swojej bezradności i lęku nie zawoła: Boże, przebacz, ratuj mnie. Ludzie już nie mogą. Został mu tylko Bóg. Koniec z nim. Żeby nie zawołał, szatan dąży do wpędzenia go w rozpacz. 3. Bóg często posługuje się strachem. Trzęsąca się i dymiąca góra Synaj i trąba anielska, a mimo to potem odlanie złotego cielca. Prorok Jonasz i nawrócenie Niniwy, która, jak ogłaszał, za 40 dni miała być zburzona. Lęk wpisany w duchowy krzyż współodkupicielki Maryi nosiła go w sobie od poczęcia Mesjasza. Narastał przez 33 lata aż do Golgoty. Znała na przykład proroctwo Izajasza o męce sługi Jahwe. Maryja
w lipcowym objawieniu w Fatimie pokazała dzieciom piekło. Gdyby to dłużej trwało, jak same stwierdziły, pewno by umarły. Co z rozbawionych pastuszków uczyniło je mężnymi apostołami i uzdolniło do podejmowania bardzo drastycznych rodzajów pokuty. Podobnie w Garabandal. Komisja miejscowego biskupa rozpoznała to objawienie jako prawdziwe, lecz nie zdążyła tego ogłosić. Noc krzyków widzących przyniosła im objawienie przyszłych wydarzeń. Wizja Rosalii Celakówny jako ostrzeżenie przed odrzuceniem intronizacji. Trzecia tajemnica fatimska. Wzgórze męczenników, ale i część tajemnicy ujawniona w 1962 roku Kennedy'emu i Gorbaczowi w czasie konfliktu kubańskiego. Miliony ludzi będą umierać z godziny na godzinę. Żywi będą zazdrościć umarłym. Objawienia w Akita i inne. Apokalipsa świętego Jana, ileż przynosi takich obrazów, ostrzeżeń. Chociażby czterej jeźdźcy jako symbol tego, co mamy teraz przeżywać. Sam Pan Jezus, w cudzysłowie, straszył nas opisami znaków na niebie i na ziemi oraz kary oczyszczającej ziemię. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Pozwólmy ostatecznie rozstrzygnąć nasz dylemat samemu Panu, opierając się na Jego słowach. Ewangelia według świętego Mateusza 10:28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Koniec cytatu. Oczywiście ludzkość postępuje dzisiaj zupełnie odwrotnie. Nawet mały guzek czy pryszcz budzi w wielu przerażenie, natomiast z szatana robią sobie kpiny i ukazują go na przykład w grach komputerowych jako słabego i dającego się łatwo oszukać i pokonać. Napełniają swoje mieszkania takimi jego gadżetami, jak afrykańskie maski, talizmany, pierścienie i bransolety, drzewka szczęścia i świątynne kadzidełka, albo czymś o wiele gorszym i niebezpieczniejszym, prowadzącym do nałogów obrazami porno, grami komputerowymi pochłaniającymi czas, narkotykami, nikotyną i alkoholem, nośnikami z muzyką satanistyczną i tak dalej. Wstępują do organizacji wrogich Bogu i Kościołowi, a oddającymi cześć szatanowi, depczą wszystkie Boże przykazania, popełniają grzechy, wołające o pomstę do nieba. A przy tym naiwnie wierzą, że Bóg jest tak bardzo miłosierny, że na takie, w cudzysłowie, drobiazgi nie zwraca uwagi. Do nich więc skierowane są słowa boskiego mistrza. Bójcie się. Są w pełni uzasadnione. 4. Co do znajomego pseudonimie Tomasz. Miewał różne okresy w życiu. Do czasu mu ufałem. Nie musimy wierzyć w jego wizje, a zweryfikować ich zasadność mogą tylko nadchodzące wydarzenia. To samo dotyczy innych współczesnych, w cudzysłowie, proroków, od których teraz się roi. 5. Co do mnie, dziękuję Bogu, że ujawnił mi tylko minimum prawdy o przeszłości, zaledwie tyle, ile wymagało wypełnienie misji uczestnika paruzji oraz promotora Iskry z Polski, swego rodzaju ruchu. Wydaje mi się, że nikogo nie straszyłem, raczej przeciwnie. Pierwszy opisywany przeze mnie etap sądu ostatecznego, ostrzeżenie. Określenie pochodzi z Garabandal, albo prześwietlenie sumień,
ukazywałam jako ogromny akt Bożego miłosierdzia i wezwanie wszystkich do nawrócenia. Zaś etap drugi, 3 dni ciemności jako błyskawiczny czyściec na ziemi, u progu nowego raju dla wybranych. To Michał Anioł Buonarroti do dzisiaj straszy w cudzysłowie nas w kaplicy sykstyńskiej postawą Jezusa sędziego jako mocarza, odrzucającego gestem lewej ręki zasługujących na piekło. Mnie było dane ukazywać sąd ostateczny we właściwym świetle, chociaż nie akcentowałem mocno tego, że przez 3 dni ciemności demony oczyszczą ziemię ze wszystkich nieposłusznych Bogu, a przed widokiem tych scen ostrzegają widzący, każąc zasłaniać okna. To właśnie będzie głoszone przez Jezusa żniwo, oddzielające ziarno od plew, rzucanych w ogień nieugaszony. Co do wizji związanych z wojną światową, jej skutkami oraz z bardzo bolesnym oczyszczeniem świata ze zła, rzadko dzielę się nimi, właśnie dlatego, żeby nie straszyć. Wolę opowiadać o nowym raju, który Bóg chce stworzyć po 3 dniach ciemności dla swoich wybranych. Jeśli jednak zdarzyło się, że kogoś czymś nastraszyłem, bardzo za to przepraszam. Nie miałem takich intencji. Dobrze jednak uczyni, jeśli pewne ostrzeżenia potraktuje poważnie i wykorzysta dla dobra swojej duszy. Ksiądz Adam Skwarczyński. Amen.